Wyspa Tajemnic, podobnie jak taksówkarz, ale też Hugo stanowi pewnego rodzaju odstęp od reguły, jakim raczy nas Martin Scorsese, zazwyczaj traktujący oraz biorący na kanwy swoich filmów tematy takie jak funkcjonowanie mniejszości narodowej, w tym w szczególności włoskiej oraz irlandzkiej, ale też temat funkcjonowania religii w społeczeństwie. Innymi słowy, Wyspę Tajemnic można nazwać filmem, który jest pewnego rodzaju jednostrzałowcem, który ma na celu skupienie się na jednym specyficznym bohaterze, który dość mocno odstaje od reszty społeczności. I tak mówiąc też o ukrytym znaczeniu w owym filmie, ciężko cokolwiek dodać, ponieważ samo znaczenie jest wyjawione, wypowiedziane przez głównego bohatera pod sam koniec filmu, który zdaje sobie sprawę z sytuacji, w której się znalazł i mimo posądzenia go o osobę psychicznie chorą, wybiera scenariusz, który sam sobie wykreował, tylko po to, by czuć się lepiej samemu z sobą. Ale poza tym jest też oczywiście samo pochodzenie bohatera oraz osadzenie jego w specyficznym kontekście historycznym, jaki jest powojenna Ameryka oraz rozkwit gospodarczy końca lat 40. i początku lat 50. Mimo, że żyje on w pewnym dobrobycie, to dawna przeszłość z czasów II wojny światowej daje sobie znać i też zostaje wypuszczona niczym zło z puszki Pandory, które w pewnym momencie miesza się z tragedią rodzinną, w następstwie powodując jego kryminalne czyny oraz późniejsze osadzenie w ośrodku penitencjarnym. Ale po raz kolejny można sobie zadać pytanie, czy to wszystko, czy są to jedyne ukryte znaczenia, które zostały zakodowane przez samego reżysera oraz też operatora w filmie? No i do końca, ponieważ owe ukryte znaczenie oraz sposób jego wyjawiania zostaje zaprezentowane już od samego początku. Zaczynając od samej sceny wprowadzającej, która prezentuje nam statek wyjawiający się z mgły, przedstawia nam ona w pewnym sensie kontekst, w którym zostaliśmy osadzeni. Ponieważ oto główny bohater, który w owym statku się znajduje, zaczyna swoją historię filmową pewnego rodzaju iluzji. Iluzji, która w tym akurat przypadku została wykreowana poprzez zjawisko naturalne, ale co później też się okaże, zostało wykreowane przez sam ośrodek oraz jego nadzorców. I idąc dalej, kolejnym elementem, który będzie powtarzany w kolejnych scenach oraz przez dłuższy czas trwania filmu, jest ukazywanie bohatera zza krat. Mimo tego, że jest on gościem owego ośrodka, to od samego początku, nawet w momencie, kiedy jest on na samym statku, jest nam on przedstawiany z perspektywy postaci, która została uwięziona, postaci, która została zniewolona i osadzona w pewnym sensie w klatce pokrytej poszyciem drucianym. Kolejnym elementem, który w pewnym sensie dekonstruuje świat wytworzony przez samego reżysera, ale też wykreowany przez samego bohatera, jest jego pomocnik, który od samego początku wydaje sygnały, które mają na celu przekazanie informacji do widza. Jest to w szczególności widoczne w scenie wjazdu do samego ośrodka, kiedy obydwaj agenci są poproszeni o zdanie broni. W momencie, kiedy drugi agent jest poproszony o zdanie broni, zauważamy, że jest on wyposażony w dwie kabury. Jedną, która jest w pewnym sensie pod puchą, i drugą prawdziwą wraz z bronią, która została schowana w głębi jego spodni. Trzecim elementem dekonstruowania owej iluzji jest sam lekarz oraz jego biuro, które zostało wyposażone w różnego rodzaju obiekty, ale też minimalistyczne dzieła sztuki. Takie jak głowa jednego z greckich filozofów, ale też postać fauna grającego na lutni. I owy faun stanowi też główny element charakterystyczny w biurze doktora, który przełamuje iluzję i zaczyna podskórnie informować widza o wykreowanym świecie bohatera. Ale też samej roli lekarza, który ma na celu kontynuowanie owej iluzji celem wyleczenia samego protagonisty. Czwartym i prawdopodobnie najważniejszym elementem jest samo światło i to, w jaki sposób pada na bohatera, ale też pozwala nam identyfikować, czy mamy do czynienia z iluzją lub rzeczywistym przebiegiem wydarzeń. Padający z góry jasny strumień światła, który wykreowuje jasny kontur bohatera, sygnalizuje nam, że mamy do czynienia z iluzją, pewnego rodzaju spektaklem teatralnym, który podobnie jak w samym teatrze charakteryzuje się owym światłem i sposobem świetlenia bohatera. I oczywiście są też inne pomniejsze elementy starające sygnalizować się nam stany psychiczne bohatera, takie jak specyficzny wygląd, który jest wyjęty niczym z aryjskiego snu, lub też pisemne wypowiedzi podawane bohaterowi w momencie, kiedy jest on zostawiony samemu sobie. I tak konkludując, ponieważ samo ukryte znaczenie zostaje wyjawione nam w trakcie samego filmu, ważniejszym jest to, w jakim etapie filmu zdamy sobie sprawę z iluzji, która została wykreowana i iluzji, w której sam bohater żyje